Jadąc rowerem potrafisz rozwinąć prędkość 1,5 km na minutę. Jeżeli dotarcie do domu Twojej koleżanki zajmuje Ci trzecią 3 ,3 minuty, to ile kilometrów od Ciebie mieszka Twoja koleżanka? Tu mamy parę obrazków kolesi na rowerach. Widać wyraźnie, że nie jadą w pośpiechu do pracy. Ten jeden w ogóle nie jedzie, mimo że pedałuje. Ok, skupmy się na pytaniu. Rozwijasz prędkość części kilometra na minutę i jedziesz z taką prędkością przez 3 i trzecią część minuty razy 3 i 1 trzecia. Jakby tu pomnożyć 1 piątą razy 3 i 1 trzecią. Można to zrobić na parę sposobów. 3 i 1 trzecia to to samo, co 3 dodać 1 trzecia. Czyli takie mnożenie można zapisać jako 1 piąta razy 3 dodać 1 trzecia. Teraz możemy zastosować jeszcze własność rozdzielności, to będzie się równać 1 piąta razy 3 dodać 1 piąta razy 1 trzecia. A to się równa 1 piąta razy 3 pierwsze. Jeżeli trójkę chcemy zapisać jako ułamek, to trójka to to samo co 3 pierwsze. 1 trzecia razy 1 piąta przepiszemy bez zmian. I liczymy po kolei. Mnożąc ułamki, mnożymy ich liczniki i mnożymy ich mianowniki, czyli to mnożenie równa się 1 razy 3 podzielone przez 5 razy 1. Pamiętajcie, że zgodnie z zasadami kolejności działań, w takim ciągu działań, najpierw musimy wykonać wszystkie mnożenia, a dopiero potem to dodawanie. I tutaj mamy 1 razy 1 podzielone przez 5 razy 3. To się równa 3 piąte dodać 1 piętnasta. W tych dwóch ułamkach mamy dwa różne mianowniki. Ale szczęśliwie się złożyło, że jeżeli w tym ułamku pomnożymy licznik i mianownik razy 3, to w mianowniku otrzymamy 15. Czyli to się równa 9 piętnastych dodać 1 15 A to się równa 10 piętnastych. I jeżeli jeszcze podzielimy teraz licznik i mianownik przez 5, to otrzymamy 2 trzecie. Oznacza to, że Twoja koleżanka mieszka 2 trzecie kilometra. Od Ciebie. To ciekawe. Tyle, że trochę czasu nam te obliczenia zajęły. A może by tak, udało się jakoś szybciej to obliczyć. Spróbujmy może w inny sposób. 1 piąta razy 3 i 1 trzecia to się równa 1 piąta razy, a 3 i 1 trzecia, które to zjawisko nazywamy liczbą mieszaną, przepiszę albo zamienię na ułamek niewłaściwy. 3 to 9 trzecich. Dodać 1 trzecia. A to się równa 1 piąta razy 9 trzecich dodać 1 trzecia to 10 trzecich. Teraz możemy po prostu pomnożyć liczniki i pomnożyć mianowniki. To się równa 1 razy 10 podzielone przez 5 razy 3. A to się równa dokładnie tyle, ile otrzymaliśmy tu na dole, licząc tym dłuższym sposobem. 1 razy 10 równa się 10, 5 razy 3 równa się 15. 10 piętnastych to, jak już ustaliliśmy wcześniej, równa się 2 trzecie. Twoja koleżanka mieszka dwie trzecie kilometra od ciebie.